Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 7 listopada. Jesień to jest taka pora roku, która napawa nas w refleksją. W tym czasie lubimy sobie długo pospacerować, popatrzeć jak opadają złote liście, ale również poczytać jakąś ciekawą książkę. I propos książek właśnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu organizuje po raz 20 bardzo prestiżowe wydarzenie – Opolska Jesień Literacka. W tym czasie, właśnie w tym oto budynku, mają miejsce różne prelekcje, premiery książek oraz różne animacje dla najmłodszych. Dzisiaj startuje pierwsze takie spotkanie, właśnie o godzinie 18 w sali spotkań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Będzie miała miejsce premiera książki Chodź ze mną oraz prelekcja z jej autorem, Łukaszem Orbitowskim. Prowadzącym będzie Tomasz Torzecki. Warto wspomnieć o tym, że Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu obchodzi swoje 75-lecie. To już jest, proszę Państwa, 75 lat, kiedy Miejska Biblioteka Publiczna cieszy oko wszystkich odwiedzających i gromadzi swoje zbiory przez wiele, wiele lat. I to właśnie między innymi z tej okazji wydarzenie jest bardzo mocno wydłużone, bo nie o ten tydzień, ale także o parę innych dni. Także przypomnę Państwu, dzisiaj pierwsze prelekcyjne spotkanie o godzinie 18 w sali spotkań MBP. A następne będą tak samo o tej samej godzinie przez cały tydzień. Także wszystkich koneserów dobrej literatury serdecznie na to wydarzenie zapraszamy.